projekt koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim realizowany był przy współudziale Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Głównym założeniem projektu jest ochrona i tym samym poprawa bezpieczeństwa zabytków ruchomych i nieruchomych. Specjalne znakowanie mikrocząsteczkami tworzącymi kod alfa numeryczny o wielkości 0,4 mm, który widoczny jest dopiero po 40-krotnym powiększeniu pod mikroskopem, ma doprowadzić do zmniejszenia ilości kradzieży, dewastacji dzieł sztuki, nielegalnego wywozu za granicę, a także niekontrolowanego przemieszczania się zabytków na terenie powiatu. Zabytki ruchome, m.in. takie jak figury, ołtarze czy rzeźby oraz ambony, zostały oznakowane w ściśle ustalonym miejscu. Ponadto przy 90 zabytkowych kościołach staną tablice z informacją o ochronie prawnej zabytku, a także dwujęzycznym opisem jego dziejów i architektury.